Witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj jesteśmy w miasteczku galicyjskim w Nowym Sączu, w budynku ratusza. Jest ze mną pani Joanna Krause-Dyllendorf. Witam Państwa. Pana. Twórczyni takich filmów jak Mój Nikifor, Papusza, Plac Zbawiciela, czy też ostatni film taki Śpiewają w Kigali. Dla naszego regionu, dla Małopolskiego Centrum Kultury Sokół, no, szczególne są dwa pierwsze wymienione filmy, czyli Mój Nikifor i Papusza, ponieważ te filmy były realizowane tutaj, na Sądecczyźnie. Myślę, że wielu mieszkańców, wielu widzów naszego kina pamięta czasy realizacji tych filmów. Nie ukrywam, że ja, będąc jeszcze niepełnoletni, pamiętam realizację mojego Nikifora. Było to niezwykłe wydarzenie. Niektórzy ze znajomych nawet uczestniczyli jako statyści w zdjęciach. Natomiast chciałem zapytać o, w kontekście tego Nikifora, o pani jakby początek historii, przygody z tym filmem, ponieważ była to produkcja, która, jak można doczytać, no, bardzo odcisnęła się na pani życiu. W zasadzie realizacja tego filmu była, stała się pani życiem w pewnym sensie. No, każda realizacja jest. W każdej się zostawia no, trochę krwi i głowy. Mam nadzieję, że nie jakiejś głupiej do końca. Ale ona była o tyle jakby wyjątkowa, ta produkcja, że to był taki pierwszy film wspólnie zrobiony, gdzie, no, nie ukrywam, to jest i opisane i w książkach, ja Krzysztofa trochę zmusiłam do zrobienia tego filmu. To znaczy, jak zawsze mówię, on go zrobił trochę z miłości do mnie i zaufał, że tam jest temat, bo ja Nikiforem się fascynowałam od liceum, od przeczytania książki Andrzeja Banacha i Eli Banachowej. I zafascynowała mi historia, bo ja wówczas nie mogłam docenić siły malarstwa Nikifora, bo nie miałam dostępu, żeby to zobaczyć. Tam, no, trochę tam nieraz się pojawiało w Muzeum Etnograficznym w Warszawie, w stałej ekspozycji, ale ja byłam z Olsztyna. Reprodukcje w książkach wówczas były słabe, niekolorowe. Ale historia opisana przez Banacha jako historia artysty, jego życiorys, na mnie odcisnęła jako na młodej dziewczynie olbrzymie piętno. I ja coraz miałam poczucie, że coś z tym trzeba zrobić i nigdy nie wiedziałam co. Tak jakiś miałam pomysł, że może jeszcze taką, bo ja, będąc młoda, chciałam przede wszystkim pisać, nigdy nie myślałam o kinie. Zresztą do dzisiaj, jakbym miała wybierać zawód, to wybrałabym go inaczej, a z zawodów twórczych największą miłością darzę muzykę i dla mnie najwyższym jakimś geniuszem i czymś, co chciałabym umieć to komponować. Muzyka jest jakiegoś wyższego, boskiego porządku. Te kino to jest takie... Ale nie wiedziałam, co z tym zrobić. Wówczas jeszcze myślałam właśnie, że może jakąś biografię nową napisać tego Nikifora, czy reportażowe takie śledztwo. No bo chciałam wtedy pisać i, no i tak... No nic, no, gdzieś przenosiłam ten temat i po wielu latach to wróciło. Jak już się znalazłam w tej branży filmowej, też jakoś przez przypadek. I tutaj bardzo pomogło to, że po sukcesie filmu Dług wszyscy Krzysztofowi w zasadzie proponowali zrobienie takiego samego filmu. To znaczy nagle się okazało, że on jest jakimś świetnym specjalistą od kina sensacyjnego. No takiego oczywiście to jest z pewną metafizyką i w okolicach bardziej moralitetu niż sensacji, ale w zasadzie oczekiwano takiej kontynuacji tej ścieżki, a on już wtedy był bardzo, bardzo dojrzałym człowiekiem, bo ten Dług zrobił też no, po dosyć długiej przerwie i wiedział, że twórca nie może robić raczej jednej rzeczy, no, ciągle robić tego samego formatu, tak? No bo są oczywiście ludzie, którzy całe życie robią jeden film, jak Bellatar, można powiedzieć, że to jest cały czas ten sam typ kina i tak dalej, ale no, no nie ma sensu jakby odcinanie generalnie kuponów od własnej twórczości, że trzeba
Jeśli jakiś inny projekt, to jednak znaleźć inny język tej opowieści. No nie chciał robić kolejnego długu. I wtedy dopiero mówi, no to ja go tak troszkę tam zawsze młotkowałam, że może z tym Nikiforem coś by zrobić. I on mówi, no daj to. Bo on pamiętał Nikifora z dzieciństwa, bo był chyba w Krynicy kilka razy i w jego pokoleniu jakby lepiej funkcjonował Nikifor, bo Nikifor był jednak na fali w latach 60., więc on... Dzięki państwu Banachom właśnie. Tak, między innymi. No i jakby te wszystkie, ja miałam już pozbierane te materiały i on wszedł i zdecydował, mówi, że tak, absolutnie robimy to. Jakoś to wtedy go bardzo jakoś tak dotknęło. No i się zaczęła taka przygoda, no, która potem nas, że tak powiem, pochłonęła na wiele lat. Gdzieś zmieniła nam różne ścieżki życiowe. Wybory, przyjaźnie, nawet ślub wzięliśmy tutaj na dzień przed zdjęciami w Nowym Sączu. I dzisiaj już nawet, może Krzysztof już odszedł 7 lat, już zaraz będzie, to ja nadal tutaj jestem. Są przyjaciele, przyjeżdżają następne pokolenia. Myślę, że udało się tego Nikifora przywrócić właśnie kolejnym pokoleniom pamięć o Nikiforze i taki wręcz no imprinting pewien kulturowy, tak? Dla mojego pokolenia i młodszego, przecież nawet Hafiszy Yamada jakieś tam piosenki o Nikiforze. Więc to już, to nie jest tak, jak ja w moim pokoleniu w zasadzie musiałam być osobą, która się trochę dogrzebuje tego Nikifora, prawda? I to no coś ważnego się zdarzyło. Ten film przez w podręcznikach filmoznawczych pisanych przez historyków filmów funkcjonuje jako jeden z najważniejszych po 89. Tak zostało tak orzekli. W tej chwili można powiedzieć, że to jest w ogóle jeden z ważniejszych filmów kina polskiego. Jest wiele aspektów, o których moglibyśmy mówić i wiele aspektów, które bardzo dużo zrobiły też dla regionu. Fantastyczne zdjęcia Krzysztofa Ptaka również już odszedł, ale no, niesamowicie ukazują piękno regionu. Niesamowita rola Krystyny Feldman, to historia, którą też zna wiele pokoleń. Natomiast... No, cały świat, ja bym powiedziała, że też ja dosyć dużo mam takich wykładów masterclass na świecie. No teraz głównie online były dzięki pandemii, ale czy jak wcześniej jeździłam. No ten film również w szkołach i jej kreacja, jeśli chodzi no, o aktorski, To jest fenomen. To jest w ogóle niewiele takich ról w kinematografii światowej, no powiedzmy sobie szczerze, tak. No, mieliśmy pecha najpierw tutaj, bo środowisko nie do końca doceniło potencjał też tego filmu i przy wypromowaniu go. Ja uważam, że ona miała olbrzymie szanse oscarowe. Miała absolutnie olbrzymie szanse oscarowe. Świadczy też o tym ilość potem nagród, które dostała na świecie. Natomiast wówczas te wszystkie gremia podjęły inną decyzję, inny film wystawiono do... oprócz jakby opowieści, oczywiście siły Nikifora, no jej kreacja tutaj była naprawdę czymś, co jest ciężko zobaczyć w ogóle na świecie, w kinie. Nie chciałem, jakby też nie chcę brnąć w to, ale zauważyłem, że w przypadku pani filmów Krzysztofa Krause jest pewien problem, że one bardzo często za granicą mają lepszy odbiór niż w Polsce. To znaczy również są doceniane. Krystyna Feldman otrzymała, o ile pamiętam, Złote Lwy w Gdyni, ale to dopiero po Karlowych Warach, gdzie wasz film został doceniony, no... Tak, i on wtedy był jeszcze... To on jeszcze trafił środowisko. Coś takiego... Dzisiaj to już jest inaczej, bo to jest jakiś dzisiaj fantastyczny moment dla polskiego kina, bo ono wróciło naprawdę pełną piersią do krwiobiegu światowego, tak? Czyli mamy i nominacje oscarowe, jesteśmy w konkursach w Cannes, w Wenecji, w Berlinie, ale wtedy to był taki martwy... Te lata, początek 2000, przełom 90, bo trzeba pamiętać, że to też był okres transformacji, prawda, tej też ekonomicznej, no i po komunie do tego kapitalizmu. No, kinematografia była w tragicznym stanie, ponieważ nie było wtedy jeszcze Instytutu Sztuki Filmowej. To były takie przecież festiwale w Gdyni, gdzie wkładano do konkursu teatry telewizji, bo nawet nie było z czego ukleić programu.
I wtedy ten Nikifor był też takim pierwszym filmem, który... Bo oczywiście zawsze były filmy pana Andrzeja Wajdy czy Agnieszka, no jakby równolegle, ona w tym czasie jeszcze to głównie jednak była za granicą. Holland, więc oni byli zawsze obecni w tym krwiobiegu światowym siłą swoich nazwisk i dorobku już wtedy. Ale on był takim pierwszym filmem, gdzie nagle się okazało, że po tych Karlowych Warach, gdzie zdarzyło się coś, co się zdarzyło chyba wcześniej tylko raz braciom Coen, bo oni byli, już nie pamiętam, czy ze swoim debiutem w Karlowych Warach, gdzie jest 5 nagród tych kryształowych globów, no Nikifor dostał wszystkie możliwe, jeszcze chyba 5 pozaregulaminowych i wtedy się otworzyła jakaś taka lawina zaproszeń z całego świata, z festiwali. I to pamiętam, bo to opisywano też w gazetach i to był taki pierwszy film, który też przełamał jakby to wyjście na świat polskiego kina, tak? I to było coś takiego, no co nas upewniło tylko w tym, że taka jest ścieżka, no i trzeba robić swoje, no jak to jest. Pani jako osoba bardzo aktywna, nie tylko jako twórczyni, ale też osoba animująca to życie filmowe, udział w różnych projektach, roztacza pani opiekę też nad wieloma innymi twórcami, o ile pamiętam, Bogowie też byli konsultowani z panią, scenariusze do filmów Bogowie. Jak już pani poruszyła tę kwestię, ale właśnie w jakiej sytuacji jest teraz kino polskie, ponieważ to otwarcie, o którym pani wspomniała, po Nikiforze, ono się tak chyba ugruntowało. Pamiętam rok 2014. Papusza, Ida i to już wtedy po festiwalu w Gdyni 2014 powiedziano, że to, że kinematografia polska jest silna. Teraz mamy rok 2022 i po tych 8 latach, czy faktycznie jest... Tak, ja uważam, że to jest w ogóle sytuacja, ona jest fantastyczna i dla młodych ludzi, bo dzisiaj jest w ogóle ssanie na polskie kino, że tak powiem, ludzie są ciekawi tego kina. I świadczy o tym w zasadzie każdy, my jesteśmy już na wszystkich festiwalach światowych, w zasadzie nie ma już festiwalu, gdzie by nie było, czy bardzo poważnie nie był rozważany polski film do wzięcia w konkursie, tak? No to są, i to dotyczy i dokumentu, i fabu, i tak dalej. To jest, ona jest odbudowana. Ja też to bardzo widzę i wiąże no oczywiście z powstaniem Instytutu Ustawy o Kinematografii, finansowania funduszy regionalnych, ale też weszło nowe pokolenie i przede wszystkim weszły kobiety. Ja tego będę bardzo broniła, ponieważ uważam, że zmienił się kompletnie też obszar w ogóle komentowania świata. No myśmy wreszcie wyszli z tego cyrku robienia jakichś filmów o pseudogangsterach, gdzie te chodziły jakieś idiotki, które były jakimiś paprotkami polskiej kinematografii. Bo ja mówię o postaciach, nie mówię o aktorkach, bo one po prostu dostawały takie role. Przecież nikt nie pisał ról kobiecych. Stąd też w pewnym sensie no, był fenomen Placu Zbawiciela, tak, który otwierał jakąś debatę o rodzinie polskiej, gdzie były wreszcie napisany film, gdzie aktorki były głównymi bohaterkami. Kobieta była w polskim kinie, prawda? To są oczywiście takie były, bo przecież robiła Barbara Sazdor, nie ma alkoholizmu, ale no proszę zobaczyć, to było tak rozłożone na przestrzeni lat, żeby znaleźć film, którego bohaterką główną jest kobieta, że to bardzo trudne było, tak? No tam była jeszcze Kobieta Samotna, Matka Królów. Tego naprawdę nie było dużo. No tak. Ale w ogóle inaczej budowane. I to kino dzisiaj naprawdę jest jakimś... opowiada o świecie, o przemianach, o człowieku, czy nawet z perspektywy historycznej. On ma inne, moim zdaniem, bardziej dojrzałe przełożenie. Bo stawia gdzie indziej w ogóle... Stawia się kamerę z innego powodu i to jest kapitalne. Przeskakując nad Papuszą, chciałbym od razu zapytać, do której jeszcze nawiążę, ale skoro wspomniała pani o ustawianiu kamery. Ptaki śpiewają w Kigali i po co się ustawia tę kamerę? Ten film, który miał premierę w 2017 roku, dzisiaj oglądany, on przeraża w dużej mierze, dlatego że porusza temat niezwykle aktualny konfliktu w Ukrainie, konfliktu, który no, jest tuż obok nas. Nie konfliktu, ja będę, przepraszam, wojny. Wojny, oczywiście. Wojny. Tutaj konflikty nie... to mamy w pracy.
To prawda. Tutaj chyba nie ma miejsca na półśrodki. Nie. Cieszę się, że wykazuje Pani taką czujność i wrażliwość, co w kontekście Waszego kina, Pani kina jest kluczowe. Ten film przeraża, ponieważ mimo, że ukazuje wydarzenia sprzed kilkudziesięciu lat, to jakby pokazuje, że pewne rzeczy, pogarda, nienawiść jest uniwersalna. Jakby to jest nieśmiertelna. To mamy w naturze i w ogóle z jakiegoś zagadkowego powodu, nie wiem, biologicznego, metafizycznego. Każdy sobie to zdefiniuje jak chce. Mamy w swojej naturze zdolność i skłonność do samozagłady. Mordujemy jak część naczelnych, jak szympansy. Z powodu, żeby poprawić sobie samopoczucie, zazdrości, zawiści. I to wszystko jest. I powiem panu, że ja mam wielki żal. Mam żal też do was troszkę, do animatorów, kultury, do dziennikarzy, bo ja uważam, że to jest film bardzo aktualny. Jeżeli, że powinien być naprawdę... Wiem trochę, że w niektórych szkołach ten film jest puszczany i jest omawiany. Ja uważam, że on powinien być puszczany na okrągło. On jest napisany trudnym językiem, ale on jest ze struktury traumy. I część ludzi naprawdę powinna go sobie przypomnieć i obejrzeć. Nie dlatego, że to jest film, który ja współtworzyłam, tylko może gdybyśmy po prostu uważnie oglądali pewne rzeczy, zadawali sobie pytania wcześniej, pewne rzeczy by się nie wydarzyły. No. Dla mnie on też jest poruszający w takim sensie lokalnym, znaczy tego, co codziennie spotykamy. Codziennie w tej chwili spotykamy naszych sąsiadów z Ukrainy i często nie umiemy się zachować. Znaczy, często mamy problem z okazywaniem dobroci. A właśnie w Ptakach jest pokazana bardzo trudna relacja dwóch kobiet, które współdzielą traumę, które próbują jakoś budować tę więź, chociaż ona jest niezwykle trudna, ale ta więź cały czas, no ona przetrwała, ona się utrzymuje. I mnie to w tym filmie uderzyło, że my też możemy znaleźć się w takiej sytuacji, że mimo wszystko musimy... No ale my jesteśmy świadkami ludobójstwa. Jesteśmy w tym sensie, nie rozumiem, tak jak nie chcemy powiedzieć, że jest wojna, nie chcą tego powiedzieć politycy. Przecież to są te same cyrki, które wyczyniano w przypadku Ruandy, gdzie się toczyły debaty w kongresie i się zastanawiano, jak to nazwać, jaki jest zakres semantyczny definicji ludobójstwo, czy to są czystki etniczne, czy ludobójstwo. Przecież my jesteśmy świadkami, nie miejmy żadnych złudzeń, że wyjdziemy suchą nogą emocjonalną, duchową i każdą z tego. Bo człowiek, który jest świadkiem, jest też w pewnym sensie współodpowiedzialny, no, jeśli nie za ludobójstwo, ale wcześniej też nie reagowaliśmy, wszyscy wiedzieliśmy, co się dzieje. I nie można tego zrzucać wyłącznie na polityków. Tu chętnie niektórzy też toczyli, wy też jesteście jeszcze w regionie, gdzie to wszystko rozumiecie, tak? Akcja Wisła, Ukraińcy, Wołyń. No, ja zawsze powtarzałam, powiem teraz rzecz bardzo trudną, ja to kiedyś mówiłam Wojtkowi Smarzowskiemu, czy wypuszczanie filmu Wołyń w momencie, kiedy była pomarańczowa rewolucja, jest najlepszym pomysłem. To nie buduje dialogu, to nie otwiera serc. Te serca też się zamknęły w związku z tym z pewną reakcją na to, co się wydarzyło na Krymie. No, są momenty w życiu i w historii, w których to są moralne wybory, ale żeby robić kino, trzeba mieć odwagę go nie zrobić albo wiedzieć, że to nie jest ten moment. Więc my dzisiaj jesteśmy absolutnie współodpowiedzialni chociażby za to, jak pomożemy tym ludziom poradzić sobie z tą traumą. Jesteśmy za nich odpowiedzialni. Koniec. To, że tak powiem, nie uniknie tego również następne pokolenie, również naszych dzieci. Już nie mówiąc o tym, że co tu się będzie działo za chwilę. Bo ja wiem, bo ja byłam, widziałam obozy dla uchodźców, byłam 3 lata prawie spędziłam z doskoku, ale na ekshumacjach. Ja wiem, co tu będzie się działo za chwilę. Wydaje mi się, że wszystkie te filmy, o których teraz rozmawialiśmy, no, mają olbrzymie znaczenie. Pokazują, że można tworzyć filmy, które czerpią z takich naturalnych naszych zasobów, no chociażby krajobrazy, prawda, oczywiście te miejsca. Dzisiaj spotkaliśmy się w ramach programu Green Film Tourism, ale które też no, są kinem światowym, które potrafią właśnie poruszać te tematy uniwersalne,
I mam nadzieję, że w obliczu tej wojny polska kinematografia jakoś dzięki takim produkcjom obroni się, to znaczy zdoła... Ja myślę, że przede wszystkim tutaj jeszcze, tak jak tu Nowosądeczyzna, wy jeszcze jesteście przecież regionalnie tutaj bardzo silnie związani, bo duża część przecież też osób przyszła przez Słowację, prawda, uchodźców. No, można im też pomagać, włączać ich w projekty kulturowe. To też jest sporo twórców ukraińskich, którym można pomagać, no, trzeba ich integrować, bo nie miejmy żadnych złudzeń. Według wszystkich mądrych ludzi, nie głupot, które nam próbują wcisnąć, żeby część z tych ludzi zostanie na lata i trzeba ich w naturalny sposób włączyć i oni już w tej chwili budują naszą kulturę, tak? Bo budują ją i poznawczo, i w sposób, w jaki my się ustosunkujemy, jak to razem przekształcimy i to też będzie miało na pewno konsekwencje dla kinematografii, tak? Czy do różnych lokalnych projektów, inicjatyw. Ten straszny czas otwiera też niestety bardzo takie inne przestrzenie, które mogą też być bardzo kreatywne i tworzyć też taką, w związku z tym mieć też pewną funkcję terapeutyczną, bo tam, gdzie sobie nie radzimy, to jednak sztuka czy religia jest tym czymś, co pomaga przeżyć te trudne rzeczy. Więc wbrew pozorom to będzie bardzo kreatywny czas. Mam nadzieję, że owocny i bardzo dziękuję za tę rozmowę i za te przepiękne filmy, myślę, że dla wielu, ale tutaj nie ukrywam, dla mnie osobiście były i są i będą bogatym źródłem takiego uwrażliwiania się, takiej nauki trochę czułości wobec tej drugiej osoby. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Dziękuję Państwu. Dziękujemy.